Proszę bardzo, co my tu mamy? Mamy Warszawę Zachodnią. Film główny pojawił się 2 dni temu, a teraz zobaczycie, jak wygląda cała część za kulisami, czyli tam, gdzie pociągi jeżdżą, a nie zatrzymują się. Zapraszam na film o torowisku zachodnim Warszawy Zachodniej. Dużo obiektów, dużo ciekawostek. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, czem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Warszawy Zachodniej, czyli z warszawskiej średnicy 2050. Dziś będę Wam mówić o torowisku zachodnim, bo tam jest dużo ciekawych elementów, o których zazwyczaj się nie mówi, bo tam po prostu pociągi jeżdżą. A jak, to jest nieważne. Doskonale wiem, że martwiliście się, że tego filmu nie było wczoraj, jednakże jestem chory i po prostu filmy się pojawiają z opóźnieniem, zresztą teraz też nagrywam z dużym trudem, ale wiem, że czekacie na te filmy, więc staram się je pokazywać jak najszybciej po nagraniu. Dlatego teraz zaczynamy bezpośrednio od obiektu M03. Obiekt M03, bo czasami się pytacie, które to są te obiekty, to jest ten, który tutaj widzicie po środku tego całego torowiska, jest taki zjazd, bezpośrednio pochylnia i białe belki wystają bezpośrednio na górze, które rozpierają tą część tunelu. Pociągi tutaj w przyszłości dużych prędkości będą mogły zjechać bezpośrednio i po drugiej stronie już tego obiektu wyjechać z prędkością nawet 180 km na godzinę, jak dobrze pamiętam, bo dzisiaj jeszcze patrzyłem bezpośrednio na klasyfikację prędkości na poszczególnych torach. Takie szalone prędkości będą mogły te pociągi wyjeżdżać z zachodniej i przed zachodnim oczywiście trzeba będzie zwolnić tam do jakichś tam 230 km na godzinę i właśnie od tej strony będą wyjeżdżać w kierunku zachodniej. Na razie 2 tory będą puste, bo kolej dużych prędkości musi jeszcze mieć gotowy tunel bezpośrednio pod całymi oddalanami. Co ważne, ten tunel jest aktualnie projektowany i tam nie będzie żadnych budynków, znaczy nie ten tunel w dużej mierze nie będzie budowany pod jakimikolwiek budynkami mieszkaniowymi. Tam jest głównie te tereny kolejowe i to wszystko będzie w ramach tunelu. Ale jeden tor będzie tutaj już niedługo do użytku. Znaczy już niedługo, no możecie zobaczyć, że jeszcze trochę do niego, żeby daleko, żeby go oddali do użytku. Ale będzie tor, dzięki czemu pociągi bezpośrednio będą mogły przyjechać ze środkowych peronów bezpośrednio do Warszawa Czyste. A teraz widzimy już rozpoczynający się obiekt MZ2, czyli ten wiadukt, ta kolejna rampa, po której pociągi będą tutaj mogły wjechać bezpośrednio po tej pochylni do góry i przejechać nad kolejnym torem, który jest bezpośrednio w kierunku Pruszkowa. Tutaj widzimy, jak te pociągi na dole mogą przejeżdżać, na górze mogą objeżdżać to, jechać w kierunku linii radomskiej. Na razie jeszcze pociągi tutaj nie kursują na górze i chwilę poczekamy, bo z tego co pamiętam, do końca czerwca jeszcze żadnych zbytnio nowych torów nie będzie oddawanych na Warszawie Zachodniej. No do końca czerwca, do 25 czerwca dokładnie. I wtedy będę mógł Wam też trochę więcej powiedzieć, jak to wygląda. Mam nadzieję, że przed 25 czerwca pojawi się kolejny film z Warszawy Zachodniej, abyście mogli po prostu zobaczyć wszystko, co będzie oddawane do użytku nowe. Bo wtedy będzie trochę nowości, trochę zamknięć, między innymi średnica będzie zamknięta, co będzie na pewno ciekawe. Ale tutaj patrząc, jak widzicie, tor nie jest jeszcze podbity. Możemy zobaczyć, że sama sieć trakcyjna jest już zamontowana. Sam tłuczeń jest już tutaj wysypany bezpośrednio na torowisku, ale nie jest jeszcze całkowicie podbity, bo nie jest to wszystko wyrównane. Jednakże pociągi tutaj już bezpośrednio testowe i całe z placu budowy mogłyby tutaj już teraz na spokojnie przejechać. A teraz możemy zobaczyć bezpośrednio to, co powiedziałem błędnie w poprzednim filmie. Tędy pociągi będą jeździć, ten tor bezpośrednio tutaj, który wcześniej się znajdował, łącząc bezpośrednio linię radomską z Warszawą Zachodnią, jadąc dookoła całej kolei mazowieckiej, od strony północnej będzie, tylko on aktualnie jest zebrany. Teraz są tutaj dobrane ścianki, dzięki którym bezpośrednio pociągi będą mogły jechać blisko siebie na 2 różnych wysokościach i stary obiekt, który widzicie teraz po lewej stronie, on tutaj pozostaje, nie jest w ramach przebudowy realizowany, bo jest w zbyt dobrym stanie. Zresztą też co warto powiedzieć, to jest to, co widzicie na wprost. Sam obiekt M01, który widać na wprost, pierwotnie miał być stary.
I tam były odpowiednio przygotowana jedna nawa jeszcze bezpośrednio z zabudowy Starej Warszawy Zachodniej na przyszłościowe możliwe rozbudowanie całego układu kolejowego. Pierwotnie miał być niewyburzony stary obiekt, miał co być wykorzystany, jednakże ze względu na zbyt zły stan techniczny musiał zostać postawiony całkowicie nowy i ten stalowy, który właśnie widzimy, wtedy tutaj musiał wejść do gry. Oczywiście budowa, projektowanie i tak dalej całego nowej konstrukcji musiała też zbiec się z tym, że jakieś są większe opóźnienia na Warszawie Zachodniej, ale nie ukrywajmy, aktualnie jest bardzo dużo czynników, które po prostu mogą w łatwy sposób powodować duże opóźnienia. Także to ja często widzę was w komentarzach, to jest tak, że oczywiście ja wiem, że wy tam piszecie, że Warszawa Zachodnia jest opóźniona, że to wszystko w ogóle strasznie długo idzie i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę, że to nie jest łatwy czas na budowę. Po pierwsze, musiał być zaprojektowany całkowicie nowy obiekt w tym miejscu. Ponadto, jak przy każdej inwestycji, dużo rzeczy się znajduje, których wcześniej nie było w planach. Jakby w Warszawie mamy pełno elementów, które były jeszcze za czasów wojny i tego typu rzeczy po prostu są znajdowane zwyczaj podczas placów budowy. Nie mówię to oczywiście o słynnym bruku na placu Trzech Krzyży, ale mówię o różnych rzeczach, które się znajdują. Na przykład przy samej budowie warstw zostały znalezione kolektory, które nie wiadomo od czego były, a kiedy zostały wyburzone, to nagle pół kanalizacji nie było w centrum Warszawy. Tego typu rzeczy są po prostu nie wszędzie idealnie zmapowane i to jest jeden z czynników, który też oczywiście powoduje większe opóźnienia w Warszawie. Ponadto, pomijając to, że ten projekt musiałby zostać zbudowany, to oczywiście wybuchła wojna. W związku z czym, po pierwsze, było oczywiście mniej zasobów ludzkich, a po drugie, co ważniejsze, bym powiedział nawet, to jest to, że duża część surowców była ściągana bezpośrednio z Ukrainy. Teraz już to się trochę wypoziomowało, jest lepiej, ale cały czas to nie jest łatwe. No i chyba kolejny czynnik, o którym mało kto teraz mówi, to jest to, że jest bardzo dużo aktualnie realizowanych inwestycji w całej Polsce. Co to oznacza? Że tych surowców po prostu ogólnie brakuje. Bo jeżeli wszędzie nagle zaczyna się budować, to przemysły, które realizują wszelkiego rodzaju dostawy, mogą po prostu nie być wydolne. A o tym też wiem, że mało osób wie. Z tego co pamiętam, ostatnio z jednym z cenniejszych, wartościowych elementów, które są trudne do pozyskania na rynku, to są krawężniki. Ale tak, faktycznie tego typu rzeczy też są brane pod uwagę i dlatego są realizowane wszystkie te inwestycje z opóźnieniem i stąd to opóźnienie się dzieje. Wiem, że część z was jest tym zainteresowana, więc taką tutaj dygresję trochę zrobiłem. A też przy samym obiekcie MZ1 dużo się już nie dzieje, więc w sumie mogłem powiedzieć. Tam dalej była stacja Warszawa-Włochy. No dalej, bo bezpośrednio do niej oczywiście nie dolecę w tym materiale, ale tutaj możecie zobaczyć bezpośrednio, jak wygląda cały układ torowy, bezpośrednio od tej części SKM-ki, stacji technicznej SKM-ki, gdzie tutaj po prostu pociągi są serwisowane i się znajdują, jak i również to wszystko wygląda zupełnie od tej strony, żebyście mogli zobaczyć cały układ torowy od strony bezpośrednio zachodniej. Co mogę powiedzieć? Sam układ tutaj jest już, tak jak powiedziałem, a właściwie widzieliście w tytule, ponad połowicznie już gotowy. O ile oczywiście nie ma wszędzie jeszcze nowych torów, bo wszędzie muszą być zrealizowane, ale dużo tego już jest gotowe. Pierwsze, przy obiekcie MZ3 nie mamy jeszcze jakiegokolwiek przejazdu dołem na czyste. Po drugie, nie mamy jeszcze puszczonego ruchu po obiekcie MZ2, czyli tam, gdzie po prostu pociągi przejeżdżają jeden na drugim. Sam obiekt tutaj MZ1, który widzimy na wprost z tą kratownicą i z całym tym metalowym elementem stalowym, na górze ruch jest już całkowicie wykorzystywany, natomiast na dole są jeszcze oddawane do użytku nowe tory. Nie wszystkie są już nawet wyłożone, one tutaj są jeszcze składane w jedną całość, no i sam wyjazd bezpośrednio z linii tatarskiej też jest składany w jedną całość, tutaj z tymi ściankami bezpośrednio po prawej stronie, które w tym miejscu teraz widzimy. To wszystko się składa, że tutaj jeszcze trochę prac jest, ale większość utrudnień i trudnych elementów, które były do zrealizowania, jak właśnie wszystkie te obiekty MZ1, MZ2, MZ3, są już gotowe, więc to jest oczywiście na duży plus. Najtrudniejsze teraz prace będą realizowane przy przebudowie, a właściwie budowie od nowa i wyburzeniu peronów 1, 2 i całej części tramwajowej, z tym, że jeszcze bez tramwaju przy Alejach Jerozolimskich. Tramwaje oczywiście będą samodzielnie realizować swoje inwestycje, żeby tamte tramwaje faktycznie dojechały, ale to nie jest realizowane w ramach tej inwestycji. W ramach tej inwestycji tylko i wyłącznie powstaje sama pustka technologiczna, czyli przestrzeń pusta, bez jakiejkolwiek infrastruktury. To było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tutaj miałem lekkie problemy z lotem. Cześć!